Dzień dobry, proszę Państwa, witam się z Wami z Gdyni. Jadąc tutaj wczoraj wieczorem, zadałem Wam pytanie na Instagramie, jakie można zjeść tutaj najlepsze śniadania. Odpowiedzi było wiele, ale tak naprawdę tylko dwie się powtarzały. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie właśnie dwa śniadania, oczywiście z Waszych poleceń. Za moimi plecami znajduje się Flow Cafe, czyli restauracja, którą najczęściej mi polecaliście. Chodźcie do środka, zobaczymy, co można tutaj zjeść. Ruch jest dosyć spory, wszystkie stoliki na zewnątrz są zajęte, a to właśnie tutaj wolałbym usiąść. Dla mnie będzie croque madame, dla kolegi będzie omlet. Dostaliśmy już kartę, złożyliśmy też zamówienie. Jest bardzo krótka karta, bo tak naprawdę do wyboru macie 6 śniadań. Do tego herbaty, kombucze i jakieś inne lemoniady. Zobaczymy tak naprawdę, jak to smakuje. Ja zamówiłem croque madame, czyli bułka brioche, musztarda, Dijon, prosciutto cotto, ser cheddar, ser gruyère, konfitowane żółtko, serowy beszamel plus ogórek małosolny z koperkiem. No, bardzo ciekawe połączenie. Mój operator zamówił sobie omleta, którego widzicie tutaj na przebitce. Dostaliśmy już nasze zamówienie. Przede mną croque madame. Krok czy croque? Jak się mówi poprawnie? Dajcie znać w komentarzu, bo nie wiem do końca, szczerze mówiąc. No, bardzo fajnie to wygląda. To, co Wam chciałem powiedzieć, i to jest bardzo dużym plusem, że w momencie, kiedy dostajecie menu, na stole też dostajecie wodę. Podejrzewam, że za darmo, także no to jest duży plus dla restauracji, no bo szczerze, co to jest za koszt, a już miły element na przywitanie. O, sprawdźmy, jak to wygląda. Tutaj na górze mamy płynne żółteczko, może przetniemy sobie je tak. O, człowieku. Przetniemy sobie je w pół. O, sprawdźmy, jak to smakuje. Już coś wiem, ale jeszcze chwilę poczekajcie. Dajcie się wgryźć. Bardzo dobre pieczywo. W środku fajnie roztopiony serek. No i dodatkowo mamy tutaj szyneczkę, moją ulubioną, czyli cotto. Do tego tosta, bo tak to można nazwać. Dostajemy również ogórka. To chyba świeży ogórek. Nie, małosolny taki trochę. Ale kurczę, jaki dobry, naprawdę. Ogórek okraszony świeżym koperkiem. Fajnie to odświeża ten ogóreczek. Tutaj mamy na górze ten sos beszamelowy. Mimo tego płynnego żółtka i tego sosu i tego roztopionego sera w środku, nie ma takiej zamuły w ustach. To jest bardzo istotne. Jemy i mamy ochotę cały czas na więcej. Bardzo fajna pozycja. Powiem Wam, że bardzo mi to smakuje. Jeśli miałbym tutaj taką ogólną ocenę dać, to 9 na 10 i na pewno chętnie bym tutaj wrócił na tego tościka. Poznajcie Krzysztofa, dzisiejszego mojego operatora. Witamy serdecznie, sprawdzamy to. Jadłeś w ogóle kiedyś croque madame? Tak, wiele razy, ale jest to dosyć takie niestandardowe croque madame, mam wrażenie. Zawsze jak jadłem, to było taki właśnie pomieszany z tym serem. Jego było takie trochę sadzone, nie? Że normalnie mogłeś sobie rozlać to żółtko. Taka ciekawa pozycja, bardzo dobra. Dosyć słone. Mogę tego ogóreczka? Oczywiście, testuj ogórka. Moim zdaniem, naprawdę, tak jak ja nie lubię jakoś za bardzo małosolnych i tak dalej, to nawet smakuje jak małosolne. Małosolne i ogórek świetny, naprawdę. Ja lubię ogórki w różnych postaciach. Ten muszę przyznać, że bardzo dobre. Testuję mojego omleta. No testuj. Ja po tobie spróbuję. Musiła mnie ta pozycja przez tego wędzonego łososia. No już jestem fanem. Kiedyś po prostu, jak mieszkałem w Norwegii, to się ją zakochałem w łososiu. Ma to potencjał. Chciałbyś spróbować? A no daj spróbować, daj. Chętnie spróbuję takiego omlecika. Ja też lubię bardzo łososia i myślę, że to będzie mi mega smakować. Wiem, że teraz jest wielki boom na szparagi i wszyscy się zachwycają, jest, jest, że jest sezon i tak dalej. Ale ja jakoś tak mam z tymi szparagami nie po drodze do końca. Próbuję omleta z łososiem. Bardzo dobry łosoś. Coś przede wszystkim. Fajnie jest tak wyczuwalny ten aromat wędzonki. Ja również uważam, że jest to bardzo fajna pozycja, jeżeli chodzi o śniadaniownię. Takie świeże są te przepisy, co nie? Omlecik ze szparagami, łososie, pieczywko oczywiście zajebiste. Naprawdę się zgadza po prostu. No bo tu jeszcze jakiś taki homemade chlebek. Właśnie jest. Homemade chlebek i on, ja nie wiem, z czym on jest dokładnie. Jakiś taki... Tutaj jest jakieś takie maziadełko. Jogurtowy kremik. Bardzo dobry chleb, ale nie wiem, co to jest, szczerze. Dostaliśmy jakieś takie maziadełko do tego chleba, ale szczerze mówiąc, nie wiem, jakieś takie, ale bardzo delikatne masło. Co to jest to maziadełko do chleba? To jest nasze masło, które robimy sami. Okej. Okay. Woda zaczęła kapać. Polecając mi to miejsce, mówiliście, że nie jest w nim tanio. No i rzeczywiście tak jest. Za całe zamówienie zapłaciłem 110 zł. Za mojego tosta croque madame zapłaciłem 41 zł. Omlet kosztował 39. Espresso tonic 17. I moje espresso 13. Ceny są dosyć spore. Szczerze mówiąc, nie najadłem się tym tostem, więc jestem w idealnej formie, żeby przetestować drugie śniadanie. Ogólnie miejscówka jak najbardziej okej. Okay. Obsługa bardzo miła, więc polecam to miejsce. Musimy się teraz jakoś przetransportować na śniadanie numer 2. Które też było równie często polecane przez Was. A jeśli chcecie mieć wpływ na następne filmy, no to wpadajcie na Instagrama, bo tam właśnie często zadaję jakieś pytania. Proszę Was o polecajki, także możecie być częścią tego projektu. Czekając na Ubera, zobaczyłem, że jest jakaś wielka kolejka. Za czym ta kolejka? Za truskawkami? Truskawki? Taka kolejka po truskawki? Może
to są najpyszniejsze truskawki po prostu. Możliwe, że są to najpyszniejsze truskawki w ogóle w Trójmieście na przykład, nie? I ta kolejka tutaj za tym stoi. Dojechaliśmy właśnie na Orłowo, bo to właśnie tutaj znajduje się druga restauracja z waszych poleceń. Serwowane tutaj śniadania są podobno wybitne. Restauracja nazywa się Servus. Niestety okazało się, że śniadania są serwowane do 13. Ostatnie zamówienia można złożyć do 12.30. No, my jesteśmy już grubo po tym czasie, dlatego jeśli już tu przyjechaliśmy, zamówimy co innego. Ja chyba wybiorę sałatkę Cezar, no a do tego wezmę deser. Jest tu na pewno dużo bardziej obszerna karta niż w restauracji, w której byliśmy przed chwilą. No niestety, śniadania się tu nie uda zjeść, no ale coś sobie wybierzemy. Ogólnie czas oczekiwania tutaj na dania i w ogóle na obsługę, żeby złożyć zamówienie, jest troszkę dłuższy niż w restauracji, w której byliśmy przed chwilą. Ale co, sprawdźmy jak ze smakiem sałatki Cezar. Nie wiem, czy oglądaliście odcinek z Witkaca, ale do tej pory tam jadłem najlepszą sałatkę Cezar. Zobaczymy, czy ta jakkolwiek może się równać. Sałatkę mamy na górze posypaną dużą ilością żółtego tartego sera. Widzę tutaj chrupiący bekon oraz kurczaka. Kurczak jest zupełnie inaczej przyrządzony niż w przypadku tej z Witkaca. Ja to jestem zwolennikiem tego, żeby sobie to wymieszać wszystko, żeby i ten sosik tutaj nam opatulił każdą część tej sałatki. Do picia wziąłem sobie lemoniadę pomarańczową, naprawdę bardzo fajna, taka odświeżająca, zdecydowanie odświeżająca. Bardzo intensywnie jest czuć tą pomarańczę, fajna. Jeśli chodzi o tą sałatkę, ten kurczak jest taki suchawy. Ten kurczak w Witkacu był taki mega soczysty i taki aromatyczny. Ten jest taki zwykły, taka zwykła grillowana pierś z kurczaka, która nie jest za bardzo soczysta. Szczerze mówiąc, cała ta sałatka nie jest jakoś mega wilgotna. Jest oczywiście tutaj sos, ale nie nadaje on takiej odpowiedniej wilgoci czy tej ilości składników. Fajny bekon chrupiący. No niestety nie jest to najlepsza sałatka Cezara, jaką jadłem. Myślę, że nie jest też nawet na podium. Pierwszych trzech miejsc też ona nie zajmuje. Za taką sałatkę w tym miejscu musimy zapłacić 39 zł. Jest to spora różnica, jeśli chodzi o tą ciągle porównywaną w Witkacu. No ale zdecydowanie smak nie jest do porównania. Nie umywa się do tamtej. Wiadomo, jak w porównaniu do takich standardowych sałatek Cezar. Nie jest ona zła, no ale nie jest też jakaś mega wybitna. W pocieszeniu, że nie zjemy tutaj śniadania, zamówiłem sobie też deser. Świeże owoce z bezą, no i kremem. Krem trulé, jakiś tutaj coś takiego. No i to jest, proszę Państwa, deser godny pocieszenia na brak śniadania. Mamy tutaj pokruszoną bezę. Muszę się wesprzeć tutaj kartą. Deser nazywa się Etnon Mel. Są to świeże owoce, beza, krem Cantil. Jestem zwykłym konsumentem i po prostu mówię, czy to jest dobre, czy nie. No ale ten deserek jest naprawdę bardzo dobry. Fajny, taki odświeżający. Są tutaj świeże owoce, truskawki, borówki. Zdecydowanie ten deser bardziej przypada mi do gustu niż ta sałatka. Nie jestem jakimś specjalnym zwolennikiem tiramisu, ale dostałem tutaj do spróbowania. Podobno jest bardzo pyszne, więc sprawdźmy. Naprawdę dobre, no. Kurczę, z tym tiramisu jest tak, że nie każde mi smakuje. Nie jest jakoś bardzo mocno kawowe i mi smakuje. Przyzwoite tiramisu. Powiem wam, że nie powaliło to miejsce jakoś specjalnie. Taki wydłużony dosyć czas oczekiwania na obsługę i potem na jedzenie. Tak jak tutaj jednogłośnie zdecydowaliśmy, desery dużo lepsze niż te dania główne. Szczerze mówiąc, wiadomo, byliśmy przygotowani na test śniadań, no ale jeśli te dania główne tak nie powalają, to ja nie wiem, czy te śniadania mogą być takie super wybitne. Dosyć przeciętnie, no. Za sałatkę Cezar zapłaciłem 39 zł, a za ten deser, który jadłem, 25. Czyli wychodzi tam niecałe 65 zł. 64 dokładnie. Szczerze mówiąc, w trakcie jedzenia tej sałatki już miałem jej dość. Nie była ona zbyt dobra, ten sos nie był zbyt smaczny, kurczak zasuszał. Ogólnie sałateczka nic specjalnego. Krzysztof jadł też pizzę, margaritę. To ona taka pomiędzy neapolitaną, a taką rzymską płaską. No, coś takie pomiędzy. No, i też niezbyt dobre. Taka dobra pizza, co na plus, że kosztowała 25 zł, więc tak jakby kosztowała 5 euro, czyli taka włoska zasada, 5 euro margaritka, to na pewno no. Jak najbardziej na plus, ale no była taka, była taką pizzą, no. Taka se. Była taką pizzą, po prostu. Desery zdecydowanie na plus, dużo fajniejsze. Tak, no, desery dobre i to tiramisu bardzo dobre i ten deser mój też bardzo dobry. Wiecie co, w sumie ta druga restauracja była taka jakaś dziwna. Niesmak mi po tej wizycie tam pozostał. No, planujemy tutaj coś ugotować, jakieś passata pomodoro, albo co to w ogóle będzie, powiedz? To będzie duży freestyle z tego, co po prostu znajduje się w tym mieszkaniu naszego znajomego, ponieważ znany jest on raczej nie z gotowania, ale miał ambicje kupić sobie makaronik, jakieś rurki tak zwane i jest passata muti, w sensie pomidory. Drobno krojone i to są, jeżeli chcecie zrobić jakieś danie, które wymaga sosu pomidorowego, no to to jest najlepsze. Muti, prawda, ja na przykład mam taki swój przepisik na szakszukę, to powiem szczerze, że muti no bo... najlepsze. Pomidoreczki. Jest faktycznie produktem włoskim, tak zwanej parmie jest. To są zdecydowanie najlepsze, są najsłodsze. Dobra, ogólnie mamy tak. Makaron Lubella! Pulpa muti! Proszę Państwa, halo, halo!
Trochę przyrządów również tutaj nie jest za dużo, dlatego robimy to nożem. Ale zróbcie tą rzeczkami, żeby nie zrobić takiego rozpętolu jak ja. Trzy garście. Soliłeś wodę? Osolenie wody jest bardzo istotne, pamiętajcie o tym. Gotowanie zespołowe, jeden wrzuca makaron, drugi soli. Mieszamy makaron, bardzo istotne, aby się nie skleił. Tam jest rzeczy, które są w lodówce, tak? Dokładnie. I co? Na tym maśle co będzie smażone? No, przysmażymy, ja lubię jak jest sosnek, tak w takich troszeczkę większych kawałkach. No już nie wspomnę o tym, że nie ma tu po prostu tłuczka, czy tam tego młotka do czosnku. A może jest? Nie ma. Niestety. Jest otwierać do wina. Sprawdzałem, ale ja lubię jak one są takie przysmażone i to czasami daje fajny efekt w makaronie, jak on jest właśnie taki i przykarmelizowany ten czosnek. Taka jest czymś. Co on gada za głupoty? O. Otwórzmy to zbiorowo, ja zawsze tak robię, że... O. I otwierasz te puszeczki, nie? To naprawdę trzeba być super bohaterem i mieć bardzo dużo siły, żeby otworzyć taką puszkę. Mogę się założyć, że ktoś, kto kupił te produkty i je zostawił w tym mieszkaniu, robił dokładnie takie samo danie. Naprawdę, no. Na 100%. Ciekawe, czy w takiej kolejności, ale wydaje mi się, że to właśnie była taka potrawa, no bo te produkty nie pozwalają na nic więcej. Freestyle gastronomiczny. Tego jeszcze dodaj, ty. Inny sposób. Poniosło, gościa, poniosło. Pokażę wam w ogóle, jaki ładny widoczek jest cuwykły z balkonu, nie? Trochę wygląda jak jakaś włoska prowincja. Teraz sos pomidorowy, tak? Jest takie małe zastanowienie, czy do tego dania możemy dodać w ogóle salami. W ogóle zrezygnowaliśmy. Trochę szalony pomysł. Pieprz? Ja lubię takie, wiesz, konkretnie. Pieprz. O, i to jeszcze jest, człowieku, pieprz młotkowany z kolendrą. No to elegancko. Nie widziałem nic takiego wcześniej, szczerze. Można dodać, wiadomo, trochę papryki ostrej, mielonej. Dlaczego by nie? Jeżeli dodamy, to dodamy. To trzeba przetestować chyba to danie. Ale widzę, wygląda całkiem nieźle. Taki fajny pomidorowo-serowy sosik, człowieku, makaroni. Nie byłem głodny, a całkiem niezłe. O, człowieku. Dobra, ile byś chciał przegrać? Może porozmawiajmy o, wiesz, spróbujmy się dogadać. Szczerze mówiąc, to nie wiem. Jeśli jedliście tu śniadania, to dajcie znać, czy one są tak wybitnie dobre i rzeczywiście warto tu przyjeżdżać. Dla mnie, jak dzisiaj, wygrywa pojedynek miejsce numer 1, czyli Flow Cafe. Dziękuję za polecenia, zostawcie subskrypcję na tym kanale. Do zobaczenia na następnych filmach. Pa!